Okej, okay. No więc jak widać weszliśmy już do środka. Co my tu mamy? Co to? Zruszyłem się wody kapiące. Odbieranie jedzenia czy szatnia? Coś w tym stylu, nie? Pewnie tak. No. Tutaj jest. A to jest winda, która przewoziła jedzenie właśnie. Okno. Siema. Zabierz, czy mogę pomóc? Ale to ładnie wygląda tutaj takie. Dobra, idziemy dalej. Ale ładnie te pomieszczenia wyglądają, nie? Rzeczywiście jest ten klimat. Wszystkie pomieszczenia puste. Ale mimo wszystko klimacik jest. Patrz, tutaj na górze są jakieś elementy. Tu widzisz jeszcze kafelki, więc to mogła być sala operacyjna. Tak. Tak mi się wydaje. No, wiesz. Patrz, jakieś tutaj oświetlenie chirurgiczne mogłoby być. Właśnie widzisz jakieś mocowania, różne tutaj kafelki masz. Tu jakby mogły być umywalki. O, gazety. Tak? Psi obóz zagłady. Psi obóz 26 maja 1997. Wow, jeszcze starsza niż w kinie. Tam była z 2000. No to może to będzie. Tutaj byliśmy, nie byliśmy. Gdzie? Tu nie. Właśnie też znowu jakieś. Tutaj był jakiś gabinet. Znowu jakieś właśnie mocowania na. Gabinet lekarza to był. Tutaj była. Aha, w sumie mogło być. Na tym mocowaniu umywalka. Umywalka. To na pewno. Tutaj mogło być jakieś tylko. Mama pracuje w jakiejś tam poradni. Aha. W sumie tych właśnie u nich tak wyglądamy. Bez tego. Chodząc po parterze znaleźliśmy co to, jakąś coś w stylu lodówki, jakaś albo winiarnia jakaś. Fuck, patrz ile pająków tam. Cholernie much, cholernie dużo pająków. Nawet obok ciebie, odwróć się, mordo. Jakie wielkie. Dobra, spadamy, chodź. Dobra. Się boję pająków. Ja tak trochę. Się nie tyle, co się boję, ale... I właśnie wchodzimy na piętro pierwsze, a Crackers już zauważył wejście na strych. Jest balkon. Jest balkon, oczywiście to jest. Jest w dobrym stanie, jest się. Latarkę można włączyć. I co, dobry stan? Nawet. Raczej nie spadniemy. Raczej nie. Okej. Słońce nareszcie wyszło. O. Który większe niż były 4 lata temu. Fajny dach. Miałem w planach na niego wejść, ale patrzę na ten stan, to nie. Tak może lepiej nie. Ale patrz jaki ładny ten balkon taki. No fajny. Się teraz zacząłem zastanawiać, żeby tu wejść może. Tu by szło wejść na ten, pod dach. Ale wydaje mi się, że to nie jest najlepszy pomysł. No. Dosyć zrujnowana część strych. Czerwono, czarne, takie stopnie. Moje mokre buty. I co to jest? Stawiamy ślady w ogóle. Toaleta pewnie. Wiesz co, jak wejdziemy na strych, poruszamy się tylko i wyłącznie po belkach. Patrz. O, to ja nawet nie wiem, czy ja na ten strych będę wchodził. Ja wejdę tylko, żeby zobaczyć co jest. Okej. Dobra, co to jest na to na podłodze? To jest to, co kiedyś było na suficie. A rzeczywiście. O, koniec windy. A tutaj kolejne okienko. I tam w dół. Nie chcę tu wchodzić. A, i to jest strych. Wiesz co, tutaj są. Jest butelka, to chyba mogę tu wejść, nie? Tu jest... Wiesz co, nie wiem. I co, i tu jest. Wyjście na ten dach. Dobra, tutaj, znaczy... gdzie jesteśmy teraz, chodzić jeszcze możesz. Jeszcze jest niewygodnie jest. Jeszcze gdzieś tam dalej. Nie. Nawet z jednego wzrostu jest niewygodnie być. Nie ma zamiaru gdzieś tam dalej się tam gdzieś zapuszczać. Tam stanęłem, to zobaczymy jak się podnosi kawałek podłoży pół metra, dalej stwierdziłem nie. A to co? Też patrz, też coś na górze chyba było. Tu też były kable, ktoś wyślał. A nie, czekaj, bo jak tu jest okienko, to odbieranie jedzenia, jakichś leków, nie wiem. To szafnia. Jest,
Jak tu była winda kuchenna, to tu mogła być kuchnia. Albo kuchnia właśnie. O, to co to, to toaleta jakaś? Patrz zaś tyle tych pająków. Masakra. No. A to są te pająki takie niegroźne, co klepniesz to z... No tak, ale wiesz. Jak tu był grząd. Już sobie na to nie stawał. No okay. Się delikatnie pode mną ten. Były sobie schodki. No ale już nie ma. A widok stąd jest właśnie taki. To jest strych. Weszliśmy tędy. I stan strychu zbyt dobry nie jest. Jak tutaj czuję, to ja się czuję, że to się chwieje wszystko. Więc ja tam dalej nie mam zamiaru nigdzie iść. Ale nie ma czego żałować, ponieważ jak widać, nie ma nigdzie nic specjalnie ciekawego. Początkowo ten budynek nie służył jako szpital. Na samym początku mieściła się tutaj willa. Dokładnie nie wiem, z jakiego powodu te miejsce zostało zmienione jednak na szpital chorób zakaźnych. Ale szpital mieścił się tutaj od lat 70. do okolic końca lat 90. Został zamknięty z powodu, właściwie najprościej mówiąc, był po prostu już za mały. Zaledwie 70 łóżek szpitalnych i to już nie spełniało podstawowych wymóg polskich szpitali. Dlatego też teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. A w zejściu do piwnicy mamy jedną przeszkodę, czyli bardzo niski słup. Masz to winda tutaj dojeżdżała? Pewnie tak. Tak, to mogła być kuchnia naprawdę, że... tak, tu była na pewno kuchnia. Właśnie, bo no, kafelki... Piec ten kaflowy tak zwany. Właśnie. Nie kaflowy, piec. Piec, no więc opalany to... Pod spodem. Ale rzeczywiście, to pewnie była kuchnia. Tyle kafelek, to nie mogłoby na to wskazywać. Widzę właśnie. Widzisz, what the fuck? Wy możecie tego nie widzieć, ale tu jest mnóstwo pająków. Teraz widać. Może nie... Co tutaj? A tu już puste pomieszczenie, a tu umywalki. Cornflakes. Twoje płatki, 8 kg. Co? Tak to jest, jak dzieci pójdą na urbex. Subskrybujcie.